Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Panku, za to jest God of War. A my jesteśmy w... w Helheimie, tak. Żeby coś tam, nie pamiętam. Dzisiaj mogę mówić jeszcze bardziej bez ładu i składu niż zawsze. Niż do tej pory, bo czuję się dzisiaj fatalnie. Nie mam nic ponagrywane na zapas. O, czekajcie momencik. Nie mam nic ponagrywane na zapas. Więc nagrać trzeba, czy się dobrze czuję, czy się źle czuję. Więc będzie też krócej. W sensie, no pewnie ze 30 minut. Nie będziemy jakoś szczególnie przeciągać. Dobra, no tu chyba nie przejdę, nie? W sensie, tu bym musiał mieć, no, młodego, no bo nie mam nic, co jest w stanie miotać piorunami, nie? No to mi nic nie da. Ale warto było spróbować. O, więc chyba za Tryusem tutaj trzeba przejść. Także będzie krócej, będzie pewnie bardzo chaotycznie, ale no, tak jak mówiłem, nie mam nic na zapas, a show must go on, więc... chciałem dzisiaj nagrywać trochę więcej, na, żeby mieć zapas, no ale niestety nie da. Most przeklęty. To on? Oto i strażnik, który pilnuje, by martwi byli martwi. Co to za ustrojstwo? Ten totem kryje w sobie potężne źródło magicznej energii, mocy zasilającej Helheim, ale ty musisz zdobyć jego serce. Po prostu je weź i chodźmy. Aha, no jak? Rozpętaj chaos. Potrafisz, prawda? Brzmi łatwiutko. Rozpętaj chaos. To co, mam zacząć? Nie. Myślałem. Że mam nie pozwolić niewinnym przejść przez most. Dobra, jak w to się grało? Jakoś tak. Ała. O, nie trafił. Ha. Ale skubany znika, to jak ja mam się tutaj z nim próbować, chociaż bić? Skubany jest panem czasów i miejsc! A dobra, no jakoś mu to... jakoś mu to życie tutaj nawet schodzi. Podpaliłem go chyba, ale widzę, że się jakoś szczególnie nie przejął. Dobra, tak go trzeba łomotać powoli po prostu, ale ładnie mu tam weszło. Ajajajaj. No, nie dziwię ci się. No dobra, bo to jakieś wybuchające rzeczy są, od których on też dostaje obrażenia. Dobra, gdzie jesteś? Wow! Ale mnie łodepknął. Dobra, trzeba sobie spróbować tutaj jakoś, widzę, utorować drogę do niego. Trochę żyć, ku czemu nie? A, co to za jakaś głupia umiejętność? Ej, dobra, was... was nie lubię. Ja tu odpaliłem... odpaliłem jakąś runę niechcący. Dobrze. Dobrze. No, so far so good, no jakoś to idzie. A masz. Nie, to! Kurna, co ja robię? Dobra. Pozabijałem wszystkich, ten został. No tu, oj, nie. On tu do mnie nie przyjdzie. A ciebie mogę przyciągnąć? No co, no. Warto było spróbować, prawda? Aj. O nie, zmarnował mi kurna tego. Atak runiczny. Co za... o, skrzyneczka. Co za dziot? Dobra, łomota swoich, dawaj, żyćku. O! Nie wiem, czy jest jakiś szybszy sposób na niego. Mój jest ta... mój jest taki. I jakoś mi to nawet idzie.
O, gdzie... Ajajajaj, gdzie jesteś? Chciałem spytać, ale już wiem. I jeps. Ono tu nie sko... Co to za... Co to za jakieś dziwne wygibasy on tu tworzy. Może teraz minie... O. Mam powiedzieć, że może teraz mi nie przerwie... ataku runicznego, ale... Wziął i uciekł. Dobra, bo ja mam bardzo... duży talent do... Nawet ogarniania i... spieprzenia sytuacji już na sam koniec. Jak przeciwnik już jest na wykończeniu, bo ja się zbyt pewnie poczuwam zawsze i... opuszczam gardę i tak to potem wygląda. Dobra, opie, przestań znikać. A, to jest to wybuchające. Przestań znikać, przestań się popisywać, panie Madgur Helson. Brzmi jak przeciętny Norwek, prawda? Kurna, zapominam, że ten z rozbiegu na silny atak, on jest z doskokiem. Jak w przypadku Lewiatana. No kurna, co mi uciekasz? Chodź tu. Ajajajaj. Wziął mnie, odepchnął. No, prosto, tak. Nie. O, no jak ładnie czeka. I jedziemy! Oskubany. Nie dał się. Serce, bracie. Będziesz musiał pobrudzić sobie ręce. Co to? Tu pewnie będzie audio wyciszone ze względu na prawa autorskie, więc ja może spróbuję czymś to... czymś to na przykład moim głosem zagłuszyć, albo po prostu w postprodukcji, jak będę pamiętał, to wyciszę ten fragment muzyczny, bo to z pierwszego odcinka pamiętam, że... właśnie w tym momencie dostałem po głowie i trzeba było wyciszać i wrzucać film jeszcze raz. No. Ładne bardzo. Takie niebijące już. Jakieś inne fanty z niego wypadły? Czym jest to wszystko ogromne tam? Możemy tam podejść? Mam serce. Potrzebuję coś jeszcze? To wszystko. Nie siedźmy tu za długo, co? Kratos. Zeus. Zeus? Mój ojciec. Twój ojciec to Zeus? No to wiele wyjaśnia. Co to za miejsce? Nie wolno ci tam iść. Rozumiesz to? A to tego nie pamiętałem? Tu jest. To niemożliwe. To iluzja. Hel lubi torturować swoich mieszkańców ich własną przeszłością. Powinniśmy wracać do twojego syna. Płomień chaosu. Wykorzystywany do ulepszenia. Ostrzy chaosu. Coś jeszcze z ciebie? Nie. No dobra, no tam był Zeus. A czym jest ten ptok?
Podejść nie podejdę, mostek zepsuty widzę. No dobra, ciekawe. Ciekawa sprawa. I co, i teraz będę mógł manipulować tymi zielonymi rzeczami za pomocą tego serca? Tak to działa. Ten zamek otwierają wichry Hel. Wichry Hel, powiadasz. No to tu są jakieś... Jak to działa? O! Nie powinno mnie tu być. No raczej. Nikogo nie powinno tu być. Szybko, daj mi swoje ostrza. Po co? Powiedziałem, że pomogę i to zrobię. Dalej! O, mój sprzęt jest w Midgardzie. Zaraz wracam. No chyba tak. Ci ich nie podwędził, nie? Masz. Teraz poradzą sobie z wichrami Hel. Wyceluj ostrzami w tę magiczną, świecącą część i rzuć. Mhm. Dobra, energia wichrów. Aha, czekamy na tutorial, dobra. Wichry Hel są bardzo niestabilne i można je utrzymać tylko przez 10 sekund, zanim wrócą do ostatniego wichrołapu. Teraz wyceluj ostrza w wichrołap. Widzisz? Teraz możesz wchłaniać i uwalniać wichry Hel. Kiedy tylko zechcesz, nie ma za co i do widzenia. Ten przeklęty ziąb zmroziłby nawet gołębie jaja. Czasem sobie myślę, czy w jego głowie coś kiedyś nie wybuchło. Za długo nam się zeszło. To co, gołębie jaja są jakieś odporne na mróz, czy co? Nie rozumiem porównania troszeczkę. Co tam, biedne duszyczki? Coś tu mamy ukryte jeszcze? Nie, dobra, to co, tu mogę sobie... Nie. Okej, okay, już nie umiem, już nie wiem jak to działa. Schwytaj i prześlij je do urządzeń zasilających, no. No bardzo chętnie. Tylko to rozumiem, skądś muszę dorwać i tu włożyć, tak? Czy to się liczysz, czy stąd mogę zabrać? A, no właśnie. W ten sposób. Czyli tam... O, świetnie. Czyli tam raz już aktywowane są kolejnym tym. Dobra. Staram się zapamiętać. Dobra, co my tu mamy? No tam nie przejdziemy, to już wiemy, ale tutaj przejdziemy, czy nie? Żyćku sobie wziąłem tylko i... I nic poza tym. Nie, no dobra, no bez Atreusa to i tak tu raczej nic nie zdziałamy, więc chyba nie ma co tutaj za bardzo. O, tu skrzyneczka na przykład. Więc nie ma co tutaj za bardzo zwiedzać. Zróbmy co trzeba, a potem oddamy się po prostu eksploracji i tyle. No was to nie lubię, nie? To już... Co to kurna za jakieś nieprzyzwoite ataki w moją stronę? Dobra, to weźmiemy... No nie weźmiemy stąd, znaczy weźmiemy, ale nie tak... O, halo, aha, bo to jest zamrożone. Aha, sprytne, no to jak ja mam sobie to tutaj? A, po to jest to wejście? Tam jeszcze mogłem wejść. A nie, tam byłem, dobra, nieważne. I stąd sobie mogę zabrać na przykład. I szybko, 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 szybko. Szybko, szybko, szybko. Okej. Też myślałem, że raz otwarte. Wytrawiony relikt determinacji. Że raz otwarte, pozostają otwarte. Aha, zabrałem stąd już. Dobra, a tu mi już nic więcej raczej. Może za tu wejdę, nic mi nie da, nie? O, żyćku sobie mogę uzupełnić. O, jeszcze sobie mogę żyćku uzupełnić. No i tyle. No i tu są rzeczy, których, tak jak już mówiłem, nie przebiję w żaden sposób, więc wracamy. Wybacz, bracie. Wciąż nie mogę przestać o tym myśleć. Z
Zeus to twój ojciec? Nie teraz. Najpierw musimy się wydostać z Hel. Nie sposób temu zaprzeczyć. W takim razie pokontempluję to w milczeniu. No. Może dojdziesz do jakichś zaskakujących wniosków. A, to już było zasilone, dobra. Tu potrzebowaliśmy. I działa, rozumiem, tak? No, to elegancko. Tu jeszcze bym sobie to mógł zasilić i to bym mógł sobie zasilić. Mogę sobie pożyczyć stąd? Resztę tu na przykład. I o! Dobra, i teraz wziąć sobie stąd. I wrzucić tu. A, nie sięgłem. I nie wiem, co to dało w sumie. Aha, chyba taki... O, cholera. Będziemy się bić, prawda? Dobra, to miejmy to za sobą. Co to jest? Zostaw to. Aj, nie widziałem. On skombinował jakiś atak w moją stronę. Ała. Ojej, zepsuł ci się pancerzyk, kolego. Ale się wkurzył. Skubany. Dobra, dawaj te rzeczy, bo z ciebie są fajne. Co to? Śmiercionośne wojenne rękojeści. Rękojeści ostrzy. O, no proszę bardzo. Ma szansę na zyskanie daru siły przy zabójstwie. Dawaj, nie mam nic, więc... Więc z każdego będę się cieszył. No, wracając. To jest pewnie coś takiego, że mogę to sobie tutaj przechować, żebym nie musiał biec do jakby pierwotnego źródła tego. Tylko mogę sobie to przenieść tutaj i wykorzystać, jak mi będzie za chwilę potrzebne gdzieś tu bliżej. Jakie kombo chwytów zastosowane. Chodź tu! I chodź tu! Dobra, teraz stąd sobie weźmiemy dalej. Nie wiem, czy muszę to przenosić, bo inaczej nie wyjdę, czy... do czegoś potężnego właśnie sobie to toruję drogę. Ale no niech sobie będą, nie? Nic się nie stanie, jak... Dobra, tu sobie przejdźmy i pokonajmy tych frajerów najpierw. Dobrze. No to już w sumie nie widzę, gdzie bym mógł to teraz wrzucić. Dobra, trochę może za bardzo. Za bardzo chyba odbiegłem. Jak już to gdzieś tam to powinno być wcześniej. Więc... coś tu podropiły ciekawego? Żyćku, chyba tylko. Dobra, więc wróćmy się kawałek. Gdzieś tu się spróbuję porozglądać, bo może no gdzieś to tu jest do... No bo tu to wrzuciłem i nic to nie zrobiło, nie? A czekajcie, tu coś mogę sobie wejść. Aha. Tu jest skitrane, no dobra. No zobaczmy, o co tu chodzi. Dawaj, Kratosku. Dobrze, mamy tutaj. No i teraz gdzie dalej?
Domyślam się, że gdzieś tu. Gdzieś w tym miejscu powinien być odbiornik. O, widzę nawet, jeszcze z kruczkiem Odyna dodatkowo. Nie, to musi być lewiatanem rzucone? Dobra. To niech będzie. I dawaj, 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 i tu. I to nam coś już dało, czy jeszcze gdzieś dalej muszę to przenieść? I po co ja to robię w ogóle? Dobra, uturujmy sobie drogę. Okej. Łap! Dobra. Hits. Tyk. Już wszyscy? Chyba tak. Dobra, i czy tu coś gdzieś mamy? Tu mamy, okej, dobra. Tu na dół? Tam na dole chyba byłem, nie pamiętam co tam było, ale chyba tam byłem. No dobra, to co to było? Żyćku. A w sumie się przyda, bo trochę jestem poharatany, widzę. No, dalej. I ciśniemy od razu. Zdążę? Nie pamiętam gdzie to było. A, nie pamiętam gdzie to było. Tutaj, dobra. No, czyli blisko byłem. Dobra, ale to jest tak na styk do zdążenia. No, ale zobaczymy. No powinno się udać. Spoko, że już podczas rzucania mogę się odwrócić i już mieć potem... O! No come on! Serio? To musi być aż tak na styk zrobione? No zobaczę jeszcze co jest tutaj. No to ja mam nadzieję, że... Aha, i stamtąd tu będę musiał sobie przytargać, dobra. Bo ogólnie mogę już stąd wyjść, nie? To nie jest, że ja muszę to zrobić, no. To jest rzecz poboczna. No dobra, no to bardzo tu jest na styk. Chyba, że stąd jakoś dam radę? No, oczywiście. Po co sobie ułatwiać życie, prawda? Ja jestem mistrzem w utrudnianiu sobie życia. Jestem mistrzem w podejmowaniu z pozoru dobrych decyzji, które za jakiś czas okażą się złymi decyzjami z perspektywy czasu, bo ograniczają moje dalsze działania. Zawsze, absolutnie zawsze, a już w grach planszowych to jest po prostu norma. Planszowych czy karcianych, no ogólnie takich, gdzie trzeba coś sobie jakoś, jakąś tam strategię zaplanować. I jakoś sobie ułożyć plan działania, no to ja jestem po prostu mistrzem, żeby się zablokować na początku, a potem nie móc wykonać żadnego sensownego ruchu. Okej, okay, co my tu mamy? Silny runiczny? Nie, nadal szybki runiczny, ale zobaczmy, może jest, bo tu mam co? Spartańską szarżę i to jest taka szarża, a to jest co? Runiczny atak. Ło, no to jest potężne, to ma niby spartańska szarża, ma i damage i podpalenie i w ogóle, ale to wydłuża czas trwania ataku, zwiększa zdawane przez obrażenia, łączą liczbę trafień, aha, to jak ulepsze. No to nie wiem, no to wygląda zajebiście. Dobra, bierzemy to, a zawsze sobie będę mógł zmienić. Bo tu nic nie mam, nie? Nie, dobra. No, to fajnie. Dobra, wracamy już do domku. Kratos sprintuje, to ten Mimir tak tam za... Oła, nie mogę tak ruszać głową, bo mnie napierdala. Jesteś! Wracaj szybko do swojego dzieciaka! No właśnie wraca. A mogę tym? Nie, no raczej nie. Muszę zmienić światy, żeby się fast travelem przenieść. Nie zwlekajmy, bracie. Wracajmy z sercem prosto do Midgardu. No tak robimy, no co ty myślisz?
Że nie robimy? Robimy. Aha, Y, żeby wrócić do Midgardu, okej. Twój ojciec to Zeus. W końcu to wszystko rozumiem. Kto by się spodziewał, że dyndam sobie upasa ducha Sparty? Nie nazywaj mnie tak głową. Nie zrozum mnie źle, bracie. Z tego co wiem, Panteon sam się o to prosił. Mimo wszystko, to nie małe zaskoczenie. Nie znosisz bogów, ale całkiem sporo cię z nimi łączy, prawda? Nie wolno mówić o tym chłopcu. On nie może się dowiedzieć. Bzdura, bracie, z całym szacunkiem. Musi się dowiedzieć. Nie znając prawdy, nie pozna siebie. Dobra, rozumiem. Nienawidzisz bogów, wszystkich bez wyjątku. Nieprzypadkowo włączając i ciebie, a także twojego syna. Nie rozumiesz? On to wyczuwa. Nie ma wpływu na to, kim jest. Nic nawet nie poradzi, bo nie raczyłeś powiedzieć mu prawdy. To wszystko się ze sobą wiąże. Zabraniam ci o tym mówić. W porządku. No Mimir raczej sam z siebie nie powie, nie? Ale ciekawe, że wieści o śmierci bogów greckich dotarły na północ. Ej, kojarzysz tamten skrót między światami? Ulepszymy. A, i teraz działają w dwie strony. Ale możemy go popsuć. Jest nam potrzebny. Przecież wiem. Słuchaj, capnąłem kilka haustów wichrów Hel, co by nie był tylko jednostronny. Teraz możesz podróżować tam i nazad. Jakże mnie skiepścił. No to chodźmy do Freji. Doskonała myśl, bracie. To jest też... Napotkasz jakieś dziwy, ale dasz radę. To jest też fajny system szybkiej podróży. Bardzo dobrze wpisany w świat. A czemu nie mogę? Dobra, no może po prostu muszę najpierw zrobić to. Wiecie, ja lubię jak Fast Travel jest wpisany w sens świata. Gothic miał to świetnie, no, zrobione na przykład. Z systemem teleportów, który też nie był dostępny od razu. Najpierw połaź, zwiedź sobie kolonię, czy Górniczą Dolinę, czy Korinis, czy Myrtane w Harand i Nordmar, a dopiero potem jak znajdziesz sobie runy, to będziesz sobie mógł fast travelować. I to jest bardzo fajny system, który jest bardzo fajnie wpisany w lore całego świata. Tutaj jest tak samo. Kingdom Come miał nie najgorzej. Ale nic to. Wspomniał o dziwach. Śpieszmy się. Bo tam co prawda no był fast travel from anywhere to anywhere, ale po drodze mogły się wydarzyć rzeczy. Serce. Masz je. Tak. Grzbietem dłoni. Wciąż jest chory. Mogę zbić gorączkę, ale by wyzdrowiał... Musi poznać prawdę o swym pochodzeniu. Tak. To nie takie proste. Pomóż mi go podnieść. Mówiłam ci, że też mam syna. Bardzo dawno go nie widziałam. Gdy się urodził, runy przepowiedziały mu śmierć. Dziecko w moich ramionach było takie małe i bezbronne. Wiedziałam, że zrobię wszystko, by je chronić. Bez względu na cenę. Oczywiście wszystko to zrobiłam dla siebie. Moje pragnienia i obawy stały się ważniejsze niż on. I nie dojrzałam jego pogardy, dopóki nie było za późno. Nie popełniaj mojego błędu. Uwierz w syna. Wiem, że prawda jest trudna. Jak wszystko, gdy chodzi o twoje dziecko. To przekleństwo. Chłopiec jest przeklęty.
Nie odchodź beze mnie. Nie odejdę. Czuję się lepiej. Widzę. Czy może dalej podróżować? Na razie tak. To się nie powtórzy. Obiecuję. Dopilnuj, żeby tak było. Freja, nie zapomnę o tym. Dzięki. To zasługa twojego ojca. Zostań jeszcze, odpocznij. Dość już pomogłaś. Wiedz, że zawsze jesteście tu mile widziani. No dobra. Prawda? Co? Nie. Nie. Bo to aha, dobra. Kryształ z Bifrostu. I wiem, że po drugiej stronie jest co innego. No i jesteś smutna. Naprawdę mądry z ciebie chłopak. Tak, to okno z miejsca, które opuściłam dawno temu. Ale to tylko widok. To, co się stało w Walfheimie. Ty utknęłaś w Midgardzie, prawda? Taki dar otrzymałam od męża w chwili naszej rozłąki. Dlaczego Oden cię uwięził? Zrobiłby to i dla samego okrucieństwa. Ale wszystkie jego pochopne decyzje mają źródło w strachu. Wanowie stanowili dla Asów zagrożenie, nim nasz ślub zapewnił pokój. Wielu Wanów sądzi teraz, że ich zdradziłam. Owoc mojego poświęcenia, nienawiść własnego ludu. Więżąc mnie tutaj, upewnia się, że tego nie naprawię. Dobra, myślałem, że młody mówi, że o, to co, czas do Vanaheimu. Nie skumałem w ogóle nazwy światów. Nie, mój drogi. Tak się zastanawiałem. Dasz mi skończyć? Dlaczego mieszkasz pod żółwiem? Był moim pierwszym przyjacielem w Midgardzie. Zaoferował mi schronienie, a w zamian ja ochraniam go przed zagrożeniami z lasu. Złoty dzik, wielki żółw, masz bardzo interesujących przyjaciół. No, i Bóg Kratos. No, zgodnie z zapowiedziami, moi drodzy, rozpoczynamy teraz serię odcinków eksploracyjno-pobocznych. No dobrze, zanim Modi nie uprzejmie nam przerwał, mieliśmy zacząć zwiedzanie skarbca Tyra. Tak, i znaleźć czarną runę. Chłopcze, znasz dalszą drogę? No nie wiem. Pewnie, że wiesz. Znajdźmy łódź. Niech będzie. Poszukajmy łodzi. No dobrze. No. Rozpoczynamy serię odcinków eksploracyjno-pobocznych. Postaram się zwiedzić i znaleźć absolutnie wszystko, co jest dla mnie teraz dostępne. Włączając w to chyba też inne światy, o ile jesteśmy w stanie do nich wrócić, ale no wydaje mi się, że jesteśmy. No i oczywiście włączając w to Muspelheim, czyli świat, który odblokowaliśmy już jakiś czas temu. Więc jeśli jesteście ciekawi fabuły, no to przez chwilę jej nie ujrzycie, a jeśli po prostu oglądacie Gadowora, no to nic się specjalnego nie zmieni, ale tak czy inaczej, na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Hej, pa!